Cześć, nazywam się Wojtek Pietraszek. Zapraszam na lekcję grania na gitarce. Dobra, zabieramy się za granie. Zagram wam w tempie normalnym. Dobra, teraz konkretnie jak to ma być. Pusta struna, czyli po prostu nie naciskana żadnym palcem. Struna G, czyli trzecia od dołu. Raz, dwa, trzy. Pusta ma być. Raz. Później struna wyżej, na drugim progu, dwa razy. Banał. Później struna ta sama, co przed chwileczką. Lepiej zagrać drugim palcem, niż jeździć jednym. Drugim palcem, na trzecim, jedno uderzenie. Zabieramy palec i uderzamy tą strunę właśnie dwa razy. I później jest motyw taki. Układamy dwa palce. Ten taki od przeklinania, ten środkowy. Na strunie piątej. Na trzecim progu. Palec pierwszy na strunie czwartej na drugim. I potrzebny nam jest jeszcze jest palec. Znaczy nie potrzebny palec, tylko potrzebna jest nam pusta struna G. I gramy 3, 2, 0. Czyli i mruga. Później następna część jest taka sama jak ta na początku, czyli struna G 0, struna D 2 razy. I końcówka jest struna 5, przepraszam, na trzecim progu. I struna czwarta na drugim. I gramy po prostu 3, 3, 2, 3. Zawsze muszę się pomylić, jak to gram. Teraz skupmy się troszeczkę na prawej ręce. Tutaj piórko trzymamy tak, żeby nam mało wystawało. Możecie sobie zobaczyć pozostałe lekcje, gdzie mówię, jak trzymać rękę i tak dalej, i samą gitarę. Tutaj jest najważniejsze to, żeby ruch piórka był w sumie jak najmniejszy, żeby jak gramy sobie już te dźwięki, to piórko na mnie latało. Punkt oparcia, odnośnie tego też jest osobna lekcja, no ale jak widzicie, opieramy sobie tutaj tą rękę i wtedy możemy mniej więcej jakoś ruszać tymi palcami tutaj. Możemy jakoś nimi operować, prawda? Jeśli mamy w powietrzu, to troszeczkę nam się tu utrudnia, bo albo sobie zjedziemy za nisko, albo za wysoko i troszeczkę jest źle. A jak mamy punkt oparcia, to możemy dokładnie sprecyzować, gdzie gramy. Także widzicie, tak to wygląda. No, piosenka całkiem fajna. Na początek zawsze warto sobie ją zaciupać. Dzięki serdeczne za oglądanie. Pa, pa.